Witam wszystkich. Kiedy wchodzicie do galerii, albo na przykład do McDonalda i tak patrzycie na siebie, patrzycie na ten sklep, patrzycie na siebie, na ten sklep, na tych ludzi i coś wam nie pasuje, to znaczy, że nasz nowy projekt jest właśnie dla was. Nasz nowy projekt nazywa się Tactical Redneck. Tu mam naszą flagę i nazywa się ten projekt Tactical Redneck. Co to jest Tactical Redneck? No, moi drodzy, jest dużo różnych ruchów. Strzelcy, harcerze, żołnierze, hipsterzy. Pewnie też kiedyś byliśmy hipsterami, ale jeszcze nie było pojęcia bycia hipsterem. To było kupę lat temu, nie? I tak się zastanawialiśmy, nie pasujemy do żadnego z tych ruchów. Tak wiecie, właśnie, wchodzimy na tą galerię, bo trzeba czasem wejść, nie? To nie jest złe miejsce. Natomiast wchodzi się do takiego sklepu i tak ci ludzie na was patrzą. Wypatrzcie na tych ludzi i coś jest właśnie na miejscu. Ochrona tam, wiecie, halo, halo, wyślijcie posiłki, tutaj jacyś goście łażą w pierdoleni cali, nie? Więc tak wam, coś wam do mnie pasuje, nie? I oczywiście jesteście tacy wyalienowani. No, ten Tactical Redneck to jest właśnie taki nowy ruch, a nie tyle ruch po prostu. Szukaliśmy swojej niszy. Jest to po prostu taka stowarzyszenie, klub ludzi, którzy nie są ani, można być strzelcem, żołnierzem, można być tam, wiecie, tylko nie hipsterem, nie? Natomiast nie do końca mogą się odnaleźć w tych normalnych rzeczach. Chcieliby jakoś pokazać, że oni są jednak troszkę inni. W związku z tym właśnie powołaliśmy ruch od dzisiaj Tactical Redneck. Co to jest Tactical Redneck? To po części już tłumaczy sama nazwa. Tactical Redneck. Tactical, czyli ludzie, którzy lubią wszelkiego rodzaju te zajawki, zabawki, ubierają się, chodzą do lasu, śpią, strzelają się, cokolwiek, nie? Ale jednak, no można powiedzieć w skrócie, to jest taki, wiecie, mieszkaniec południa, stąd też tam nazwa południa w Stanach Zjednoczonych, i on taki, nie chcę użyć słowa wieśniak, bo to nie chodzi o to, żeby być wieśniakiem, nie? Teoretycznie człowiek ze wsi może wyjechać, ale wieś z niego nigdy. W związku z tym prawdziwy wieśniak to jednak chyba nie, bo nie uważamy się za takich, wiecie, kompletnych wieśniaków. Chodzi raczej, słowo redneck nawiązuje do po prostu do wywalenia, albo powiem brzydko, obrazowo, posiadania takiej mocy wyjebania na wszystko. Czyli masz wywalone spodnie. No kurwa. A nie zapewnię sobie guzika. Nie wziąłeś plecaka w ataksie, masz plecak w pękocie, Jezu, co powiedzą na Facebooku. Ach, o to właśnie chodzi, czyli masz to, dobra, idziemy, pada deszcz. Ach, jest zimno. Jak, proszę pana, tam prześpimy się, jak będzie zimno. Jakoś się prześpimy, nie? O to właśnie chodzi. Tactical Redneck. Masz wywalone na wszystko taktycznie, czyli to nie jest bycie wieśniakiem, czyli bycie uwalonym menelem, śmierdzącym i brudnym, wiecie, z tyłkiem niepodtartym, takim, wiecie, lujem, tylko to po prostu nieprzywiązywanie wagi do niektórych rzeczy. A proszę pana, jakie ma pan dzisiaj buty? No, mam takie, jakie założyłem. A dlaczego nie przypalasz końcówek parakordu? A po co przypalasz końcówek parakordu? A jaki masz nóż? A jaka to kurtka? Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi tylko o to, że zakładam to, bo dzisiaj mam ochotę na to. Wychodzę tam, bo mam ochotę na to. Zrobiłem zdjęcia tu, bo mam na to ochotę. I wyznaję zasadę taktycznego wieśniaka, czyli po prostu ubieram się, mam te różne rzeczy, fajnie mi z tym, ale nie przywiązuję do tego straszliwej wagi. Jeśli chcecie wstąpić do naszego klubu, to oczywiście napisaliśmy regulamin, ma 1274 strony i jeśli chcecie w naszym klubie być, to musicie go skserować z naszej strony, wysłać do nas w 7 podpisanych egzemplarzach, do tego 23 zdjęcia, dziewczyny muszą mieć 27 zdjęć. Parawka na każdej stronie. Tak, parawka na każdej stronie, dziewczyny muszą mieć zdjęcia też, bo dziewczyny też mogą być w klubie jednak, nie? I oczywiście kluczowe na samym końcu jest posiadanie, no wiecie, nie ukrywajmy, bilety Narodowego Banku Polskiego są tutaj kluczowe, więc aby zostać w klubie i posiadać fajną naszywkę, zobaczcie, tu jest fajna naszywka, aby być w klubie trzeba mieć naszywkę. Do tego będzie kubeczek, do tego będzie koszulka, do tego będzie czapeczka i te rzeczy będzie można sobie za bilety Narodowego Banku Polskiego zdobyć, nie? I zostać taktycznym redneckiem. Każdy klub musi mieć swoje hasło, czyli takie motto. Niesamowite, wiecie, zachodni wiatr wzburza fale, nie? Coś takiego, nie? Nie będę tu uderzał w nikogo mocno, natomiast nasze hasło jest takie.
Boobs, booze, knife and beard. Co to znaczy? Boobs. Tak. Ciężko to tak w sposób, wiecie, bezpodmiotowy jakoś to opisać. Chodzi o to, że chłopcy muszą lubić dziewczęta, a dziewczęta muszą lubić chłopców. I żeby się to nie mieszało. W ten sposób wyjaśnię to tak delikatnie. Później mamy knife. Nie, o, w drugą stronę patrzę. Booze. Booze. To jest tak. I to kluczowa sprawa. Nie popieramy pijaństwa, nie popijamy picia, nie popieramy, wiecie, dałem sobie tylko troszkę, to sobie dojadę do domku, to co z tego, że mam 70 km, to jest niedaleko, nie? Nie, nie wolno pić i pracować narzędziami, nie wolno pić i jeździć samochodem, nie wolno popierać nawet alkoholu. Przez 20 lat byłem harcerzem. Podobno harcerzem się stało życie, nie? Ale przez 20 lat byłem takim harcerzem w miarę czynnym, bardzo czynnym nawet. I jak pewnego dnia zobaczyłem, że mój były drużynowy, pije ukradkiem gdzieś tam piwo, już dawno nie był harcerzem, dawno, dawno temu, to aż po prostu złapałem się za serce i powiedziałem: Jezus Maria, świat się skończył, koniec świata. Natomiast no, tak nie wygląda, nie, życie. Jeśli chodzi o tą gorzałkę, to wiecie, to wygląda w ten sposób. Na przykład u nas. O, jak zimno. O, śpiworek. O, daj troszkę wiśnieweczki. Plum, plum. O, jak cieplutko. I spać. To jest właśnie to buz, gorzałka, nie? Czyli takie, nie, o, nie pamiętam, jaki zajebista impreza ever. Nie pamiętam, co się działo od piątku do niedzieli, mam wycięte do życiorysa. No, nie, nie. Chodzi o to, że jedziemy na biwaczek, jak tutaj jesteśmy w lesie, robimy jakiś biwak, imprezę, szkolenie i wieczorkiem tam plum, plum, o, ale super, fajnie, zajebista, to co usmażyłeś, ten bimberek jest dobry. Po prostu nie napicie się, tylko, wiecie, taki lajtowe picie, nie? Okej, do brzegu lećmy. Knife. Nie jest to stricte, o, nie mogę wstąpić do klubu, bo nie mam żadnego noża, albo mam tylko morę, chyba mnie nie wpuszczam. No nie, prawda jest taka, że knife to jest też synonim, to są narzędzia, siekierki, piłki, ASG, karabiny, rakiety, pociski, moździerze, wszystko. To lubicie, macie zajebistą terenówkę, też może być w klubie tactical redneck, nie musicie mieć żadnego noża. To jest tylko synonim, a knife, no bo jakby najfajniejsze, my lubimy, nie? I na końcu beard, broda. Tak. Najgorszy problem jest taki, że dziewczyny nie mają brody, a nie chcielibyśmy takich dziewczyn, które golą sobie na przykład piersi, nie? Bo to by nie pasowało. W związku z tym broda, nie musisz mieć brody, żeby być w naszym klubie, ale broda powoduje, że jesteś taki lepszy, fajniejszy, inny, bardziej dorosły, no nie wiem. Chodzi o to, że broda przydaje się, lepiej się z nią wygląda, chyba nawet Jezus miał brodę. Muszę to sprawdzić. Wracając do tej brody, nie trzeba mieć brody, żeby być w naszym klubie, nie? Tak naprawdę nie trzeba mieć też gorzałki. Chodzi o to, że taktyka Redneck to klub dla tych, którzy wchodzą do galerii, patrzą na tych wszystkich gości, widzą tych facetów, którzy są lepiej ubrani od tych swoich dziewczyn i mówią tak: o, ja pier... co tu się dzieje? Coś się chyba tam w naszym świecie popsuło, nie? To jest właśnie taktyka Redneck. Zapraszam Was do naszego klubu.